To są wiadomości Szczecin, co dziś w programie. Wojska Polskiego z nową nawierzchnią, piękna kamienica, dom dla absolwenta. To już pewne, umowy podpisane, można brać się za pracę i stworzenie nowego parku. Będzie na osiedlu Zawadzkiego na tak zwanym Psim Polu. To ponad 300 drzew, 1800 krzewów, łąka kwietna, drewniana pergola, plac zabaw, wybieg dla psów i domy dla owadów i motyli. Tak będzie za niecały rok. I jeszcze trochę zieleni w wiadomościach Szczecin, bo znamy zwycięski projekt z konkursu Mały Ogród, Wielka Korzyść. Uczniowie podstawówek mieli za zadanie zaproponować zielone zmiany wokół swojej szkoły, a najciekawiej zrobiła to młodzież z SP42 przy ulicy Chorzej. W nowym szkolnym ogrodzie powstanie ścieżka dydaktyczna z tablicami przedstawiającymi rodzime gatunki ptaków. Będą też drzewa i krzewy, plac zabaw oraz altana. Zapowiada się bardzo klimatyczne miejsce. Aleja Wojska Polskiego się zmienia. Te zmiany kierowcy mogą już odczuć, bo na fragmencie jest już nowa nawierzchnia. Czas na pracę brukarzy przy uzbrojeniu podziemnym oraz na przejeździe przez torowisko przy Wawrzyniaka. Wymiana nawierzchni w Alei Wojska Polskiego to nowa jezdnia na długiej części od Jeziora Głębokie do Placu Szarych Szeregów. Ma być po prostu bardziej komfortowo. Ma 130 lat, posągi Herkulesa oraz Demeter i właśnie przeszła remont. Kamienica na rogu ulic Krzywoustego i Królowej Jadwigi zachwyca wyjątkowymi zdobieniami i detalami. Jest już po rewitalizacji przeprowadzonej przez wspólnotę mieszkaniową, w której miasto ma ponad 20% udziałów. Polecam jesienny spacer w te okolice i zerknięcie na zdobienia inspirowane renesansowymi Włochami. Teraz o nieco innych mieszkaniach, ale to informacja bardzo cenna w tych trudnych czasach. Wciąż można się starać o 5 mieszkań w ramach programu Dom dla Absolwenta. Są na osiedlu Wrzosowe Wzgórze i czekają na przedstawicieli konkretnych zawodów, np. nauczycieli, informatyków czy ratowników medycznych. Najemca musi zapłacić jedynie 15% kosztów budowy i spełniać kilka kryteriów. Między innymi nie posiadać mieszkania na terenie Szczecina i mieć mniej niż 35 lat. Nabór trwa do 21 października, a szczegóły są na stronie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Szukamy najlepszych projektów, wydarzeń i inicjatyw społecznych, słowem tego, co przygotowują organizacje pozarządowe. Trwa konkurs, a czas na zgłoszenia jest do końca października. Oceniamy i zgłaszamy to, co działo się w ciągu ostatniego roku. Formularz zgłoszeniowy jest na stronie sektor3szczecin.pl, a wśród nagród są pieniądze na finansowanie statutowych potrzeb organizatorów. Więcej informacji w naszych social mediach i na naszej stronie internetowej.